Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale pięknie, tak jak my zrobiłeś dzień dobry. Tak bywa. Czasami tak może jest. Mnie zatrudnicie? O, to właśnie. Za dzień dobry. Zwykle rozpoczynamy luźną i nic nie wnoszącą gadką o pogodzie nasze programy. Ty jako osoba, która bardzo dużo pracuje w terenie, z pogodą masz sporo do czynienia, prawda? Z pogodą, ciekawą, tak. Ciekawą. Jak znajdujesz lipiec? Lipiec pogodowo słabo jest, bardzo jest słaby. W porównaniu do czerwca i maja zdecydowanie gorzej. No dobra, to fajkowane, ten temat już mamy zakończony. Słuchajcie, kochani, dzisiaj naszym gościem jest osoba, którą od jakiegoś... Wielu talentów, którą od jakiegoś czasu chcieliśmy zaprosić, ale czekaliśmy na ten moment, który właśnie niedawno nastąpił. Piotr Kowacz. Ratownik medyczny i artysta jednocześnie. To jest połączenie, które, że tak powiem, w przyrodzie zdarza się już bardzo rzadko albo wręcz wcale. Ja mam jednego takiego kolegę. Arek Rogowski z miasta Sztum, który też był sanitariuszem medycznym w szpitalu i perkusistą w kilku zespołach. No proszę. A ty jesteś z miasta Koszalin. Tak, medycznym artystą. Jestem z miasta Koszalin. Nigdy tam artystą tak za bardzo nie przestałeś być. Miałem chwilę przerwy, taką 15-letnią przerwę. Nie, to luz. Nie no, ale tam do szuflady odkładałeś evergreeny zmieniające historię, z historię muzyki światowej i tak dalej. No jak wspomniałem, miałem 15 lat przerwy i przez 15 lat tak naprawdę nic nie robiłem. Okej. Okay. Czekaj, jeszcze inaczej spytam. Ale słuchałeś RMF Max w sanitarce tak zwanej. Śpiewałeś przy goleniu. A to na pewno, no, tak. I w karetce. O to chodziło. Czyli... Ja tak dzisiaj sobie myślałem o naszej znajomości i wiesz, ile wyliczyłem, że my się znamy lat? 25. Znamy się 25 lat, bo no pamiętam tak. Jak dziś, kiedy przyszliście z kolegą jeszcze jako zespół Ambitus na próbę do kreślarni. Tak, z Robertem. Tak było. Robert Solnica, który też wrócił do muzykowania tak w ogóle. Tak, ale jeszcze wcześniej byłem i gościłem w kreślarni, tak. Mhm. Tam... W podstawówce śpiewałem z kolegą, z którym żeśmy zaśpiewali na jakimś koncercie studenckim i tam zostaliśmy z kolegą zauważeni. Okay. Także to było no, znacznie wcześniej. No i potem trochę pograłeś zespół, pamiętam, Zza Szafy też był. W nurcie poezji śpiewanej. Mm. W ciszy jak ta nie. Natomiast... Znowu nie trafiłem. Ale w Starym Dobrym Małżeństwie też nie. Ale w Starym Dobrym Małżeństwie też nie. No. W każdym razie po Zza Szafy trochę coś tam podobałeś, a potem zrobiłeś sobie długą przerwę. Tak, zrobiłem sobie długą przerwę z powodu pracy. No tak, ale... Pracy zawodowej. Ale też jesteś członkiem ekipy Adri. Tak, to przeskoczyłeś te 15 lat bardzo szybko. To nie jest takie nic. Tak, no od roku 2020 współpracuję z teatrem, można mnie tam zobaczyć na tych deskach teatru, występuję w różnych spektaklach, na które serdecznie zapraszam. Wiadomo. No dobra, I nadszedł ten moment. Tak. To jest jeden utwór, czy po prostu to jest początek czegoś większego? Bo może powiem, o co chodzi. A to jest dobre. Bo przecież po to Piotrek przyszedł, żeby porozmawiać z nami o swoim teledysku i nowej piosence. Teledysk wyszedł tak naprawdę kilka dni temu, bo w ostatnią niedzielę była premiera wieczorem, z tego co pamiętam. Tak, w ostatnią. I co się stało, że to w ogóle zrobiłeś po takiej przerwie? Bo jadra to jedno, a taka kariera solowa, krótko mówiąc, to drugie. Nie? W listopadzie ubiegłego roku był koncert z okazji... W Adri? W Adri, tak. Mm-hmm. Z okazji pracy artystycznej Magdaleny Łoś-Wojcieszek. Tam wystąpiłem jako gość. Mm-hmm. Zaśpiewałem tam razem w duecie z Magdą. Zaśpiewałem też tam swoje piosenki. Po koncercie dość znaczna ilość osób... Powiedziała, że fajnie. Powiedziała, że fajnie, zrób z tym coś. No i obiecałem i to tak jakoś mnie popchnęło. W koncercie powiedziałeś, że to jeszcze nie koniec, jeszcze mnie popamiętacie i tak się skończyło. No i to mnie popchnęło do tego, aby jednak do tej szuflady z powrotem zajrzeć, odgrzebać pewne utwory i je po prostu nagrać już w profesjonalnym studio. Czyli jest ich więcej. Jest ich więcej. Ale ten jeden może pokażemy teraz, co? To dawajcie. To znakomity pomysł. Thank you.
jestem wiatrem pośród fal, niezmieniony mimo wad. Mówię, wszystko jest możliwe, gdy to wszystko trudne, tak. Chcę uciszyć w sobie gniew, w myślach poddam się, lecz nadzieja w moim sercu siłą jest. Nadzieja w moim sercu siłą jest. W twoich słowach widzę sens, wciąż myślami błądzę gdzieś. Odnalazłem cię, choć nie wiem jak to jest. Może wszystko trudne, tak. Powiedz, jestem wart tej miłości, w której razem widzisz nas. Tak, widzimy, że trochę na plaży, trochę właśnie w Adrii, trochę gdzieś tam jeszcze to było kręcone. Klip nakręcił Marcin Golik, świetny filmowiec koszaliński. Tak, pozdrawiam Marcin i bardzo, bardzo mocno dziękuję. Pracował przy naszym programie przez wiele, wiele lat, także znamy się trochę. Tak, scenariusz był rozpisany na wiele... Miejsc, tak, różnych miejsc, między innymi na plaży. Chciałem też ująć miejsca związane z teatrem, więc część też w teatrze. No i tak sobie wymyśliłem, że chciałem taką wersję koncertową zrobić, na którą zaprosiłem swoich przyjaciół, ciebie również, ale nie mogłeś w tym czasie. No i efekty widać, jakie wyszły w klipie. No i super. I co teraz? No właśnie, bo mówisz, że... Stąsi dzwonili już? To nie ostatni as w rękawie. Czy ma albo Maryla? Nie, wiesz co, teraz dobrze się zaczepić przed Podsiadło. Darią Zawiałow. Tak, oczywiście. Tako Hemingwayem. I kim jeszcze? No i pewnie... Kto tam jeszcze? Mrozu najlepiej, nie? No tak, wiadomo. Albo przed jakimś zespołem Disco Polo, bo oni grają najwięcej, nie? Tak. Ale to nie, pobliżu, nie, ale, to, tutaj ale to nie pasuje trochę, nie? Chociaż klimat Mielna i plaży, czemu nie? Ale planujesz zrobić z tego jakąś płytę długogrającą, czy będzie... Bo masz tych utworów więcej. Tak, na dzień dzisiejszy mam nagranych już profesjonalnie 4 utwory. Mhm. Planuję dnia 9 listopada o godzinie 18:00 zagrać koncert, na którym będę
robić premierę wszystkich swoich piosenek. Fajnie. A możemy przyjść z telewizją Max, z kamerą? Ależ oczywiście, serdecznie zapraszam. No to super. No to słuchajcie, no, oglądajcie teledysk, tak. Nabijajcie, że tak powiem, wyświetlenia, bo pewnie znając Piotrka, nie skończy się to na kolejnej 15-letniej przerwie, tylko no, jak są następne utwory i będzie pewnie jakaś epka albo płyta, to pewnie będzie następny teledysk. No pewnie tak. Ale teraz musiał być w opuszczonym magazynie na przykład, taki wiesz, z ciężkim albo literami. Na wysypisku, bo tak się tak. robi w koszali. Na wysypisku, tak? Tak, tak. Opuszczony magazyn, wysypisko. Nie, dokładnie nie wiem. Może w karetce? O! To było coś, w takim ruchu od ściany do ściany, pędzę, tak. lecę. Nie. To podczas jazdy na sygnale. Nie. Tak, to by był ewenement. No. Ale sygnał w jakimś... Marcin, przemyśl sprawę. Tak, to by było coś i potem byś zrobił w miejscach i sytuacjach, o których kiedyś rozmawialiśmy, tak zwane najdziwniejsze przypadki Piotra w ogóle. No. Tak, mamy wspólnych różnych, naprawdę, kilka takich dziwne. Przypadków dziwnych. No słuchajcie... Zapowiada się dobrze. Tak, dziękujemy tak. bardzo, że przyszedłeś do nas. Również do bardzo, bardzo mocno dziękuję. Mamy nadzieję, że teledysk, że tak powiem, otworzy tobie kolejne bramy do splendoru, blichtru, wiecznej sławy. No fajnie, że pieniędzy. Kolejny artysta pojawił się na planie, na mapie Koszalina, koszalińskich grajków tak zwanych i zespołów. Tak jest. Jest nas coraz mniej, więc powoli się tam gdzieś coraz starsi. Więc każdy następny comeback, że tak powiem, robi dobrze, wszystkim. Tak. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Naszym gościem był Piotr Kowacz. Do widzenia. Do widzenia. Teraz ty do widzenia musisz. Do widzenia.